Cześć! Partnerem dzisiejszego odcinka jest Link4 z promocją Kasa Wraca. Tylko w Link4 możesz odzyskać część kosztów poniesionych na ubezpieczenie samochodu. Po zakupie polisy otrzymasz licencję na nawigację Navi Expert. Jeśli będziesz regularnie jeździł z włączoną aplikacją i oceni ona twój styl jazdy jako bezpieczny, a w czasie trwania polisy nie będziesz miał szkód, Link4 będzie miał dla ciebie nagrodę stanowiącą nawet do 30% wartości składki. Oczywiście kierowcy, którzy preferują bardziej dynamiczny styl jazdy, nie będą karani. Oprócz tego, jak zawsze na Zacharow, dostaniecie tu rabat na ubezpieczenie. W opisie do filmu jest link z zaszytym kodem rabatowym. Wystarczy kliknąć i obliczyć swoją składkę. Zapraszam. Cześć, witam serdecznie. Ostatnio na kanale zagościł T-Roc wersji R, który był efektem pewnego kompromisu. Kompromisu pomiędzy oczekiwaniami żony i męża. Żona chciała wtedy Juke'a, mąż chciał Porsche. Spotkali się na T-Rocu R. Przed Wami jest kolejny kompromis. Jest to Renault Clio RS, które, no właśnie, kto chciał szybkiego auta, kto chciał pięknego, kolorowego auta, tego wszystkiego dowiecie się oglądając ten film. Zapraszam. Cześć, witajcie. Mam na imię Mateusz, a to moje Clio RS. Tak jak Zachar wcześniej wspomniał, jest to kompromis pomiędzy mną a moją żoną. Zaraz po ślubie, kiedy miałem znacznie większe auto, postanowiliśmy, że no, trzeba czegoś mniejszego. Postanowiliśmy, to była raczej decyzja i wymóg mojej małżonki właśnie. Potrzebowaliśmy również automatu. Audi było w skrzyni manualnej, było sporym samochodem, była to A4 Avant, więc coś mniejszego i coś z automatem. Okej, powiedziałem, nie ma problemu, ale ja potrzebuję czegoś, co ma równie elastyczny i dynamiczny silnik i czegoś z pazurem, żeby się po prostu wyróżniało. Szukaliśmy różnych aut, ale finalnie jakby tutaj nie rozwodząc się nad tym, jakie były po prostu inne propozycje, stanęło na Clio RS. Jakby miłość od pierwszego wyjrzenia. Żona trochę obawiała się tego samochodu ze względu na jego DNA sportowe, czy będzie to dla niej odpowiedni samochód ze względu na to, że było to jej pierwsze auto. Jeździła jakimiś tam wcześniej jeszcze samochodami, ale generalnie to był dla niej taki pierwszy samochód, więc generalnie troszeczkę się o to obawiała. Po kilku próbach znalezienia idealnego modelu przyjechałem bardzo późno tym samochodem do domu, bo był kupiony tak bardzo, bardzo spontanicznie. Można powiedzieć prawie, że po ciemku, jak to się mówi. Na drugi dzień, kiedy już tak na spokojnie sobie go obejrzała, no powiedziała, że jest fantastyczny i że teraz no muszę ją nauczyć nim jeździć. Clio posiada dość nietypowy lakier. Jak to mówią fani Renault Sport, jest to jedyny słuszny kolor dla tych samochodów. Palety Renault Sport, indywidualny kolor żółty Sirius. Bardzo, bardzo rzucający się w oczy. No, można powiedzieć, że trochę właśnie kobiecy i pasujący jakby do właśnie tego kompromisu naszego. Właśnie zastanawiałem, kiedy wreszcie padnie kwestia koloru i tego, że to był jeden z aspektów, który interesował twoją żonę. Tak, był to jeden z aspektów na pewno, aczkolwiek ona jakby dawała mi wolną rękę ze względu na to, że ja się znam niejako na samochodach i zaufała mi na tyle, że wiedziała, że gdzieś tam no, nie kupię samochodu, który nie będzie jej odpowiadał. Jakby... Nie przywleczysz do domu szarego samochodu. Dokładnie, szarego, nudnego samochodu. Było to auto używane. 3 lata temu je kupiliśmy, więc ma 3 latka. Rocznik 2013, czyli generalnie w naszym posiadaniu, no można powiedzieć, że jest 3 lata. My go kupiliśmy jako 4-latka. Na pewno poznamy go po grillu, takim charakterystycznym dla modeli RS, emblematy RS oraz charakterystyczny dyfuzor splitter pochodzący z Formuły 1. Przynajmniej Renault tak twierdzi, że gdzieś tam nawiązuje do bolidów. Na pewno w tym akurat modelu, bo to jest model Cup, w tym modelu na pewno czarne felgi i czerwone zaciski hamulcowe. Do tego dyfuzor z tyłu i dwie końcówki charakterystyczne, dwie końcówki jej układu wydechowego. To są takie no, cechy charakterystyczne z zewnątrz na pewno tego modelu. W środku też jest troszeczkę różnych takich detali. Sercem Clio RS jest jednostka 1.6 turbodoładowana. Ciekawostką jest, że jest to silnik
silnik Nissana. Legitymuje się mocą 200 koni mechanicznych i 260 Nm momentu obrotowego. Palanie średnie w okolicach 10 litrów. No, my głównie poruszamy się w cyklu miejskim, od czasu do czasu w trasie. Komputer pokazuje około 10 litrów średniego spalania. W trasie jest to około 8-8,5 litra przy prędkościach takich na drogach ekspresowych w okolicach 130 km na godzinę. Jeśli chodzi o modyfikacje, w tym aucie jest zmieniony układ dolotowy ze sportowym filtrem powietrza oraz cały wydech od turbo do końca. Więc układ dolotowy i wydechowy, cała reszta właściwie bez zmian, także hamownia pokazała 205 koni i 260 Nm, więc taką, no, jak to się mówi, zdrową serię, która po prostu w tym samochodzie jest. Jeśli chodzi o usterki jakieś takie typowe dla tego samochodu, no szczerze mówiąc, ja się z tym nie spotkałem. No to jest dość mało awaryjna jednostka. Tu część użytkowników może narzekać na skrzynię automatyczną, o której nie wspomniałem, która jest w tym aucie dwusprzęgłówka, tak zwane EDC w Renault. Ja na tą skrzynię nie narzekam i z nią nie miałem problemów, aczkolwiek no, sporo użytkowników gdzieś tam narzeka na ślizgające się chociażby sprzęgła. Szarpanie tej skrzyni akurat to jest jej domena, więc do tego trzeba się przyzwyczaić po prostu. Jeśli chodzi o takie usterki, które mnie spotkały akurat po zakupie, padła pompa paliwa i też nie wiadomo, czy padła ze starości, czy po prostu miała taki kaprys. Cena takiej pompy paliwa używanej to jest w okolicach 700 zł, więc no jest to spory koszt, aczkolwiek no, przy całości jakby zakupu auta i cenie, jakie ono ma na rynku, to nie są jakieś duże koszta w przypadku takiej części. Podstawowe jakieś eksploatacyjne sprawy, które tutaj wymieniałem, no to tylko i wyłącznie płyny, filtry, tak jak w każdym innym samochodzie. Nic innego jeszcze na szczęście mi się tutaj nie przytrafiło. No i mam nadzieję, że tak pozostanie, że nie będę miał żadnych niespodzianek przykrych i nieprzyjemnych. Aczkolwiek bardzo często potrafi zaszaleć elektronika, różne błędy, które się pojawiają i znikają równie szybko. Po podłączeniu pod komputer okazuje się, że nic się nie dzieje z samochodem. No, chyba domena aut francuskich, nie wiem jak to inaczej skomentować. Nawet kiedy przyjechałem tutaj do Zachara, to w trakcie drogi, przed samym dosłownie spotkaniem, błąd układu hamulcowego, usterka układu hamulcowego. Miejmy nadzieję, że jeśli Zachar będzie miał ochotę wsiąść do auta, przejechać się, to ten błąd się już skasuje. Jeśli chodzi o modyfikacje, które poczyniłem w tym aucie, no to od frontu patrząc najbardziej się rzucają i w prawne oko na pewno zauważy, że przyjechałem jakimś tak zwanym ulepem. Lampy poliftowe, LEDowe w PH1, tak zwanym przedlifcie, są zwykłe halogenowe. Ja ze względu na bezpieczeństwo oraz swój komfort jazdy wykonałem modyfikację, przeróbkę po prostu na lampy LEDowe. Delikatna dokładka z przodu. Dalej możemy przejść do felg, które też nie są seryjne. W seryjnie występowało 18, ja zamieniłem na lekką 17 OZ. Do tego czterotłoczkowe hamulce Brembo klasycznie nie występowały niestety, chociaż powinny moim zdaniem. Wszystkie szare elementy, które były w tym samochodzie, które możecie kojarzyć generalnie z jakichś zdjęć, są polakierowane bądź też oklejone folią na czarno, stąd też sporo tej czerni, która kontrastuje z tym lakierem żółtym Sirius. Z tyłu pomalowany również dyfuzor na szaro. No, z takich modyfikacji jeszcze wizualnych, obniżony samochód sprężynami 3 cm w dół. Mateusz, ja muszę zadać to pytanie, czy ty albo twoja małżonka pracujecie może w Michelin? Nie. To po prostu takie uczczenie może sportowego rodowodu troszeczkę tego samochodu i generalnie bardzo dobrych opon, bo wcześniej miałem różne opony z segmentu premium, ale na tych jak dotychczas jeździ mi się najlepiej chyba, jakie miałem, także po prostu taka wisienka na torcie. Jak się taką wisienkę robi? W tym wypadku akurat jest to biały marker do opon. Za naklejkami nie przepadam. Myślę, że taki akcent wykonany własnoręcznie tutaj jest fajnym pomysłem i troszeczkę cierpliwości, wprawy i polecam wszystkim, którzy chcieliby podobną modyfikację wykonać. Godzina na jedną oponę? Na dwie. Okej, jesteśmy we wnętrzu Clio RS. Od standardowej wersji na pewno różni się wieloma dodatkami. Czerwone dodatki dekoracyjne, na pewno fotele, które są kubełkowe. Bardzo dobre trzymanie boczne, w tym moim akurat modelu jest to tapicerka materiałowa. Kierownica oprzyta w Alcantarze, standardowo jest skórzana.
Mieszek również z Alcantary, łopatki metalowe do zmiany biegów, na pewno przycisk RS Drive do zmiany trybów jazdy. No i tak naprawdę jeśli chodzi o różnicę pomiędzy zwykłym Clio a RS-em, to byłoby na tyle. Na pewno napis Renault Sport, który tutaj mamy. Co do praktyczności, podłokietnik, który też bardzo rzadko występuje i w RS-ach i generalnie w Renault Clio. Schowek, tutaj bardzo fajna półeczka z przodu, często przez nas używana w drzwiach, kieszenie. Mieści się 1,5 litra wody, więc całkowicie wystarczająco. System infotainment w tym aucie no jest dość przestarzały. Francuzi generalnie nie słynęli, francuskie auta nie słynęły z jakichś super systemów, które były bardzo, bardzo przyjazne. Nie zawiesza się, to już jest plus, ale jeśli chodzi o funkcjonalność, no to niestety ani nie mamy akurat w tej wersji MediaNav AirLinka, ani żadnych połączeń z telefonem. Klimatyzacja automatyczna, jednostrefowa, niestety, nad czym również ubolewamy z żoną. Co do modyfikacji, które poczyniłem, no to kilka takich estetycznych bajerów, tak jak już wspomniałem, Alcantara na kierownicy, Alcantara na mieszku zmiany biegów, gałka z Renault Megane RS 4, tej najnowszej, jakieś delikatne dodatki typu nawiewy Piano Black. Co do plastików, no wykończenie w Renault Clio 4 generacji pozostawia wiele do życzenia. Są to wszystko twarde plastiki, no naprawdę toporne i takie dość nieprzyjemne. Na szczęście nie trzeszczące, mimo sztywnego bardzo zawieszenia. No tutaj mamy taki pas, który delikatnie ugina się pod palcem, ale nie jest to nic nadzwyczajnego. No niestety wszystko jest twarde, sztywne, potrafi czasami zaskrzypieć, ale raczej jak się tego dotyka, nie podczas jazdy. Podczas jazdy, mimo bardzo sztywnego zawieszenia, ten samochód o dziwo nie wydaje jakichś niepokojących odgłosów. Mateusz, mam dla Ciebie jeszcze niespodziankę od Höger Technik, czyli voucher na 200 zł na zakupy w ich sklepie internetowym höger.com. Na odwrocie znajdziesz szczegóły, jak ten voucher wykorzystać, a dla Was, drodzy widzowie, również mamy niespodziankę, mianowicie kod rabatowy na 50 zł dla zakupów powyżej 250 zł w sklepie internetowym höger.com. Link z kodem rabatowym znajdziecie w opisie do tego filmu. Muszę Wam powiedzieć, że wsiadając do Clio nie byłem dobrej myśli, aczkolwiek ten samochód mnie bardzo mocno zaskoczył. Po pierwsze mamy tu, popatrzcie, wszystko zgodnie ze sztuką, nad głową cztery palce jeszcze, fotele mega wygodne, podpierające, trzymające w zakrętach, co pewnie zaraz okaże się podczas jazdy testowej, ale już czuję, że będzie dobrze. Zagłówek wyciąga się dostatecznie wysoko. W zasadzie miejsca na kolana też mamy to po obu stronach. No w zasadzie jedyna rzecz, która mi tutaj nie pasuje, to jest ten napis, który wygląda oczywiście fantastycznie w górnej części przedniej szyby, aczkolwiek on już jest trochę za blisko mojego spojrzenia i trochę mnie rozprasza. To jest oczywiście kwestia przyzwyczajenia. Natomiast co do tego, jak w tym samochodzie da się odnaleźć i usiąść zgodnie ze sztuką, nie mam żadnych uwag. Pozytywnych niespodzianek ciąg dalszy. Popatrzcie, siedzę sam za sobą w Clio. Po pierwsze, praktycznie nie muszę się garbić, praktycznie nie muszę się schylać. Centymetra być może brakuje, żebym się zmieścił na wysokość. No, kolana trochę wylądowały już w tapicerce fotela kierowcy, ale z drugiej strony to jest miękka, przyjemna tapicerka, nic mnie nie uwiera. Też możemy trochę na wcisk zaliczyć. Na stopy również miejsca nie brakuje. No wiadomo, gdyby tutaj siadły trzy osoby, już bym narzekał, ale w dwie osoby na tylnej kanapie podróżować mogę bez problemu, tym bardziej, że poczucie przestrzeni jest zwielokrotnione tymi fantastycznymi i bardzo przydatnymi, użytecznymi okienkami w słupku C. Czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Ma to może powierzchnię 10 cm2. Po co to tutaj się znalazło? Nikt tego nie wie, ale jest. Okej, część, w której przechodzimy zazwyczaj do bagażnika, ale jeszcze zanim chciałbym wspomnieć o tym, o czym zapomniałem, czyli niestandardowa lotka tunera Elia, rekinek dołożony też od Polifta, światła LED-owe, również poliftowe, zmienione, no i dyfuzor w kolorze czarnym, standardowo był taki szarawo-srebrny, końcówki wydechu podwójne, emblematy czarne, to takie modyfikacje, które poczyniłem z tej strony. No, tutaj robimy różne ujęcia auta, ten kolor się
się mieni w różnych odcieniach. Uprzedzając komentarze, mogę powiedzieć, że ten typ tak ma, to nie jest źle pomalowany samochód, nie był bity, składany z trzech. To jest po prostu żółta perła i ona ma to do siebie, że przechodzi w różne odcienie. Jeśli chodzi o bagażnik, jak na segment B, w tamtych czasach Clio się chwaliło chyba jednym z największych pojemności. Jeśli się mylę, to proszę mnie poprawić, ale ma 300 litrów i jak na tak małe autko jest to całkiem sporo. My się całkiem sprawnie w niego mieścimy podczas podróży. Za granicą jeszcze nie byliśmy, ale po Polsce sporo jeździło już to auto, więc 4 walizki, czy ewentualnie 2 plus jakieś torby. Nigdy żeśmy go nawet po dach nie wyładowali, także spokojnie można sobie tutaj poradzić. Część praktyczna, no raczej taka nie istnieje w tym samochodzie, poza półką, której tu nie ma, ponieważ strasznie grzechocze, uderzając o twardy plastik, więc ją zdemontowałem. Nie ma tu żadnych haczyków, nie ma tu żadnych udogodnień, tak naprawdę poza delikatnym światełkiem. No, tak jak mówię, jest to prosty, dość ustawny bagażnik, który oferuje całkiem sporą pojemność. W przebitkach na pewno zauważyliście baniaczek oleju, który stoi w aucie. Wożę go zapobiegawczo, tak naprawdę auto głównie spożywa olej na trasach, czyli w momencie, kiedy są te prędkości obrotowe silnika dużo wyższe niż w takiej klasycznej jeździe po mieście i przy prędkościach powiedzmy 130 na godzinę, 140 te prędkości obrotowe dochodzą do 3000. Mogę tutaj taki przykład dać, że trasa nad morze i z powrotem, czyli w okolicach, no w naszym przypadku było to około 800 km powiedzmy do 900, no to jest 200-300 ml oleju. Koszta używanego przedlifta, takiego jak tutaj widzimy, w dobrym stanie z przebiegami w okolicach 50 do 100 tysięcy mogą oscylować w okolicach 50 tysięcy złotych. Mówię o takim aucie naprawdę zadbanym, którego po prostu wsiadamy i jedziemy, tak? Robimy ewentualnie eksploatację i to wszystko, bez żadnych jakichś dużych napraw. Jeśli mówimy o poliftowych egzemplarzach, już są to rozpiętości od 70 nawet do 85 tysięcy złotych. Ponieważ były również limitowane edycje RS18, była wersja Trophy, która miała 220 koni, także troszeczkę moc podniesioną, więc no to są takie mniej więcej widełki. Poprzedni właściciel świetnie dbał o auta, nie tylko to, bo tak jak wspominałem, miał kilka w kolekcji, to było jedno z tych, którym mniej jeździł, dlatego postanowił się pozbyć ze względu, że kolekcja się powiększała, tak? Jak najbardziej, no, dbam o samochód ze względu na to, że też siedzę jakby w tej branży detailingowej i jakby no, jest to też moja wizytówka w pewnym sensie, dlatego tak auto wygląda. Jeśli chodzi o właściwości jezdne, no tutaj w przypadku młodego kierowcy, jakim jest moja żona, na pewno, co mogę powiedzieć na plus, no to bardzo dużo płynących informacji z układu kierowniczego, co dla młodego adepta jakby tutaj jazdy bardzo wpływa na jego jakby odbiór samochodu i to, jak się porusza nim na co dzień. Myślę, że auta, które mają bardzo nachalne wspomaganie typu City, no dając tych informacji bardzo mało, niestety po prostu gdzieś tam rozleniwiają takich kierowców, przynajmniej w mojej opinii. I układy kierownicze takie sztywne, które dają bardzo dużo informacji z drogi dla osób, które dopiero zaczynają historię z samochodami i przygodę, myślę, że są dużo, dużo fajniejsze, dużo przyjemniejsze. Ze względu na to, że możemy poczuć samochód po prostu. Ja ze swojego doświadczenia po prostu ucząc się kiedyś na samochodach typu Deutico, gdzie tam wspomagania nie było, no po prostu uważam, że bardzo fajna jakby rozpoczęcie przygody motoryzacyjnej z samochodem, który daje tyle informacji z drogi. Myślę, że to bardzo fajny aspekt. Wybieraliśmy pośród różnych aut, między innymi jakichś tam Golfów, GTI i tego typu samochodów, ale szczerze powiedziawszy, no jakkolwiek Golf jest świetnym autem i nie mam nic do tych samochodów, no jednak nie wyróżnia się jakoś zbytnio z tłumu i tutaj w tym kolorze i to auto naprawdę robi mega robotę.
Jeśli chodzi o właściwości jezdne, no to świetne na pewno trzymanie się drogi, sztywny układ kierowniczy, który jeszcze bardziej jakby twardnieje w pewnym tego słowa znaczeniu, kiedy zmienimy tutaj tryby z normal na sport i race. Tak samo praca skrzyni biegów się zmienia. No, jak to hot hatch, bo tak można o tym samochodzie na pewno powiedzieć. Dość żwawo przyspiesza, jest dość głośny, szczególnie po modyfikacji wydechu, więc tutaj jakby no dla ludzi, którzy szukają jakiegoś komfortu, bądź też auta, które jest do wszystkiego, no to nie do końca polecam. No trzeba to lubić, trzeba po prostu z takim samochodem troszeczkę poobcować, żeby się do niego również przyzwyczaić, ponieważ no, w trasie może być troszeczkę uciążliwy ten dźwięk wydechu. My z żoną go bardzo lubimy, samą jego barwę jakby i to, jak on po prostu gra. Samochód bardzo, bardzo angażujący. To nie jest samochód, który wszystko zrobi za ciebie, niestety. Dość mocno tutaj jakby jest odczuwalna każda droga, po której się jedzie. Dość mocno są odczuwalne studzienki, pęknięcia, dołki, a nawet czasami grubo namalowane pasy. Także zawieszenie tutaj no, nie wybacza i na pewno trzeba wziąć to pod uwagę, kupując tego typu samochód. Czy polecam ten samochód? Tak, jak najbardziej. Polecam go osobom, które mają troszeczkę żyłki do sportowej jazdy, takiego zacięcia. Na pewno jest to samochód, który pozwala nam na wypady od czasu do czasu na tor, co zresztą robię. Czy polecam go wszystkim? Na pewno nie. Wydaje mi się, że osoby, które szukają auta typowego na miasto, które gdzieś tam no, ma i trochę komfortu, i trochę zacięcia sportowego, absolutnie powinny odpuścić ten model. No bo pomimo tego, że jest to automat, jest to dość, że tak powiem, hardkorowy samochód. Pierwsze, co robię, wyłączam tryb RS. Chcę poznać ten samochód od najbardziej sportowej, od najbardziej dynamicznej strony. I tak, znaczy właściwie to nie musimy wsiadać do tego samochodu, aby poczuć go, że to nie jest taki zwykły, kolejny, nudny samochód. Już same fotele tak bardzo obejmują, ja to podkreślałem w teście dwumetrowca, i zapowiadają, że coś się będzie działo. Następny etap, włączanie silnika i już słyszymy to brzmienie silnika, już słyszymy, że coś się dzieje, ale tak naprawdę to, co teraz słyszymy przy niewielkich prędkościach czy na parkingu, to jeszcze nie jest to, bo dopiero w momencie, kiedy ten samochód będzie jechał szybciej i dostanie dodatkowe, większe obciążenie, wtedy dopiero w środku jest głośno. O, mamy tu też efekt popcornu, coś tam strzela, coś się dzieje, proszę bardzo. Czujemy się w tym aucie, że powstało ono nie po to tylko, żeby przewieźć mnie z punktu A do punktu B, tylko żeby to była zabawa cały czas, żeby coś się działo. No i coś się dzieje, to naprawdę bardzo przyjemnie i zbiera się, i hamuje, i o, właśnie mamy tor tramwajowy, no i muszę powiedzieć, że wiem doskonale, dlaczego Mateusz, bo jeździliśmy przed nim, zwalniał przed każdą studzienką, objeżdżał każdą studzienkę, zwalniał przed każdym progiem zwalniającym, dlatego że to auto jest po prostu bardzo twardo zawieszone. O, jak to brzmi, wydech. Bardzo duży plus tego samochodu. Prowadzenie, układ kierowniczy, który jest taki przyjemnie ciężki, też kolejny wielki plus tego samochodu. Brzmienie, no myślę, że na czas tego nagrania ja bym się cieszył od początku do końca. Nie wiem, jak na dłuższą metę. Być może wolałbym coś, no zawsze można wyłączyć tryb RS, czego teraz nie zrobię, przepraszam. Hamulce, no wiadomo, właśnie już stoję, tak? Jedziemy dalej. Przede mną jeszcze test Łosia. Ciekaw jestem,
jak ten samochód sobie z nim poradzi, ale biorąc pod uwagę tak twarde zawieszenie i tak precyzyjny układ kierowniczy i opony oczywiście Michelin, które będą tak bardzo szybko reagowały przy takim profilu szczególnie, że test łosia będzie tak bardzo ostry, jak to tylko możliwe, no to zapowiada się ciekawa walka. Z jednej strony gotowe na wszystko zawieszenie, z drugiej strony przednie koła, które nie zawahają się przed skrętem zdecydowanym, a wtedy samochód ma całkiem sporo do zrobienia. Poczekam na to jeszcze przez chwilę. Jest tylko jedna rzecz, która mi się nie podoba w tym samochodzie, to jest skrzynia biegów. Bo oczywiście te łopatki są na właściwym miejscu, łatwo w nie trafić, są wielkie, są przyjemne w dotyku i wszystko można o nich powiedzieć, tylko nie to, że skrzynia biegów reaguje na polecenia szybko. O proszę, Renault Sport zaczęło migać na żółto, czyli wkręciłem na tyle wysoko. Dobra, może nie powinien narzekać, że jest bardzo źle, ale znam skrzynie, które są szybsze. Wydaje mi się, że ta skrzynia jest takim, powiedzmy, że najsłabszym ogniwem. To nie znaczy, że słabym. I jeszcze teraz kropka nad i, test łosia. I robimy. Muszę powiedzieć, że tego się spodziewałem. Im bardziej bezpośredni jest układ kierowniczy, im bardziej sportowe są opony, tym bardziej chętnie przednia oś przeskakuje na lewy pas, wraca na swój pas i to wszystko się odbywa w taki szybki i zdecydowany sposób. I tym więcej pracy ma tylne zawieszenie, aby samochód utrzymać stabilnie na drodze, szczególnie w drugiej części manewru, kiedy ma wrócić na swój pas. No i tutaj poczułem, że była taka chwila zawahania, delikatna nadsterowność i mam wrażenie, że tylna oś na chwilę jednak mi popłynęła. Więc tutaj pomimo, że twarde i sportowe zawieszenie tutaj oczywiście robi robotę i samochód jest bardzo stabilny, to jednak układ kierowniczy i jego sposób reakcji na każde moje polecenie, naprawdę rewelacyjny, bardzo bezpośredni, sprawia, że taki prosty manewr jak test łosia przy 50 staje się już dla tego zawieszenia pewnego rodzaju wyzwaniem. I no cóż, tak dużo się nie działo, kontrolki się nie świeciły, niańki elektroniczne nie interweniowały, wszystko się odbyło zgodnie z moim założeniem, z moim planem, ponieważ samochód pojechał tak jak chciałem, ale delikatną nadsterowność na tylnej osi jednak odczułem. Czy to źle? Myślę, że to jest część tego, jaka to jest zabawka. Mateusz? Kto z Was chętniej jeździ tym samochodem? Chyba oboje razem. Oboje? No. Bo samochodzik jest rewelacyjnie, jakby powiedzieć, nienudny. Angażuje, prawda? Angażuje do jazdy. On jest taki, że z punktu A do punktu B nie pozwoli ci dojechać o tak po prostu. A tak. W trybie RS to już tym bardziej. Jest dużo głośniej, jest popcorn, rewelacyjny układ kierowniczy, który sprawia, że jak chcesz skręcić, to on wie, co robi i skręca. I skręca tam, gdzie chce. Skrzynia biegów chyba najsłabsze ogniwo, bo jest taka... W trybie RS jeszcze jako tako, tak, ale tak. Bez trybu RS potrafi się dosłownie pogubić w takiej prostej nawet sytuacji, się, zgadza, na trybie normal, tak. Stoję z miejsca, ruszam, gaz do dechy i ona między dwójką a trójką nie wie właściwie co zrobić, zdarza niestety, jej się, więc zgadza to się. Jest powiedzmy, że słabsze ogniwo, natomiast cała reszta, nie wiem czy kiedyś robiłeś test łosia, bo tak. Doprowadziłem do takiej sytuacji, że tylna oś jakby nawet zaczęło podskakiwać i się przestawiać. Potrafi unieść koło i to tak sporo, nawet 10 cm. Właśnie poczułem, potrafi. Że taki efekt się powtarza potrafi, nawet, bo zrobiłem potrafi, to parę tak. razy i poczułem, że tam się z powrotem działo, że ono tak przeskakiwało na dwa razy. Ten samochód bardzo chętnie generalnie nawet puszcza bokiem właśnie, jeśli się odejmie w zakręcie gazu za mocno, bo się przestraszysz, albo jak za mocno dohamujesz. Wtedy trzeba kontrolować. Trzeba. Ale to jak dla mnie to wynika też z tego, że on ma bardzo precyzyjny układ kierowniczy, zgadza który się. Chętnie skręca na maksa, tak, tak, tak. Więc jak go szarpniesz, to wiesz, że przednie koła też skręciły na maksa, tak, tak, tak. A do tego opony, które też zmieniają kierunek błyskawicznie, no i tył ma co robić. Zapraszam Cię do subskrypcji mojego kanału i włączenia powiadomień o nowościach natychmiast po publikacji. Co więcej, powiadomię Cię nawet przed publikacją, bo na moim Facebooku i Instagramie zdradzam, co na kanale będzie dopiero za jakiś czas. Linki znajdziesz w opisie.
Ja powiem tak, po pojeździe testowej, rewelacyjny samochód, bardzo mocno angażujący i taki, z którego nie chce się wysiadać, po prostu. I na wszelki wypadek zapytam, jest na sprzedaż? Nie. Cieszę się. Bardzo się cieszę. Bo nie będzie zbędnych komentarzy. Nie będzie zbędnych komentarzy, a szczerze mówiąc dał dużo więcej radości z jazdy niż się spodziewałem, bo zwykle jest tak, że no ładny kolor to jeszcze nie wszystko. Zgadza się. Znaczek to jeszcze nie wszystko. A jednak w środku podczas jazdy okazuje się, że to jest naprawdę auto do zabawy. Czuć duch Renault Sport. Czuć bez dwóch zdań. Bardzo dziękuję za zaprezentowanie samochodu. Ja dzięki, że mogłem się przejechać. Naprawdę odkrycie dzisiejszego dnia. Dziękuję również Wam za obejrzenie tego filmu. Pamiętajcie o subskrypcji i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia, hej.